21 podcast cast. Wiem, że daliśmy na siebie długo czekać. Ostatnie nasze nagranie to 8 sierpnia, a jest 22 listopad. Jest ze mną Jacek Żukowski, Dziennik Polski Gazeta Krakowska. Dzień dobry. Jest ze mną Paweł Mazur, teraz pasy. Witam. Dzień dobry. No i jestem ja, Rafał Nowak, teraz pasy. .pl dodajmy może jeszcze. Słusznie. Kochani Biało-Czerwoni, spotykamy się po tak długiej przerwie, ale musimy się troszeczkę wytłumaczyć. Byliśmy właściwie gotowi do nagrywania pod podcastu 21, tak jak numer na koszulce Kacpra Śmiglewskiego już na początku października. No ale myślę, że wtedy wszyscy zamarliśmy i podjęliśmy decyzję, że jednak trzeba poczekać, żeby sytuacja stała się jaśniejsza. Najpierw fakty. Jak wiecie wszyscy, 30 września Krakowia grała mecz w Łodzi z ŁKS-em, ale całe nasze środowisko krakowiackie zostało zelektryzowane wiadomością, że Janusz Filipiak trafił do szpitala. Od tego czasu nie pojawił się żaden oficjalny komunikat na temat stanu zdrowia pana profesora. Życzymy mu oczywiście wszystkiego najlepszego, natomiast decyzje jakie się pojawiły, one istnieją w sensie obiektywnym. Najpierw zareagował Komarch, desygnując na pełniącą obowiązki prezesa firmy panią Annę Pruską, czyli córkę Janusza Filipiaka. Natomiast jeśli chodzi o Krakowie, o MKS, Krakowia Sportowa Spółka Akcyjna, na takie decyzje musieliśmy poczekać właściwie do końca października. Decyzją Rady Nadzorczej od 6 listopada pełniącą obowiązki prezesa MKS-u została pani Elżbieta Filipiak, czyli małżonka Janusza. I na tym briefingu prasowym, który pewnie wszyscy kibice Krakowi odsłuchali, bo nie wyobrażam sobie sytuacji, w której. Tych 15-20 minut na odsłuchanie tak ważnego wystąpienia, rozmowy z dziennikarzami Kibic Krakowi by nie odsłuchał. Pani Elżbieta zaznaczyła, że nie chce odpowiadać na żadne pytania prywatne, więc skoncentrowaliśmy się na sytuacji w klubie. No i, i zaczniemy chyba od tego, co się dzieje, bo się mnóstwo dzieje, jeśli chodzi o tą stronę organizacyjną, a mamy też ambicje jeszcze omówić sobie sytuację w tabeli, sytuację pierwszej drużyny piłkarskiej, bo jesteśmy po 15 kolejce, a wtedy po tym podcaście byliśmy po drugiej kolejce, no i, i pewnie też zerkniemy na lodowisko. Tutaj z kolei jesteśmy po dziewiętnastu spotkaniach, też trzeba było mówić, co się dzieje w sezonie hokejowym, co dzieje się na hali panowie, ale, ale najpierw może o tym, o tym, co się właściwie wydarzyło dosłownie dzisiaj. Czyli jest decyzja o tym, że ostatecznie miasto zgodziło się zaakceptować cenę, Jaką zaproponował Komarch za, za zbycie tych 33,66% akcji? Jacku, wiem, że śledziłeś tą sprawę. Tak, ta, ta decyzja dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj zapadła, ale musimy się cofnąć też do jeszcze do lipca, kiedy to był w ogóle przetarg ogłoszony na te akcje. Wtedy nikt nie podjął, nie podjął chęci zakupu. Potem był drugi przetarg, do którego y, to Komarch przystąpił, ale zaoferował cenę niższą niż oczekiwana przez, przez miasto te 26 milionów. Komarch oferował 19 milionów. W końcu y, trzecim krokiem były negocjacje pomiędzy gminą a, a Komarchem. Ustalono cenę na 21,2 y, miliona złotych i właśnie ta jedna trzecia, jedna trzecia akcji spółki y, trafi, trafi y, za tą cenę do, do Komarchu. Czyli komark będzie miał 99, tam no, praktycznie, jakieś... praktycznie 100 tam bez, bez chyba 25 setnych, które jest w prywatnych rękach. Czyli y, można powiedzieć tak, że jeśli chodzi o zarządzanie klubem, y, nic to nie zmienia, bo dotychczasowa pula akcji, jaką miał Komarch te 66%, pozwalała mu na wszelkie decyzje strategiczne i te, tak samo będzie oczywiście teraz. Natomiast właściwie można się zastanowić po co, po co Komarchowi ten wykup no, akcji. My, myśmy się nad tym zastanawiali, Pawle, z tego co wiem. Wiem, że prezes, członek zarządu Komarchu, pan Konrad Tarański to uzasadniał, tak? Odpowiadał na pytania. Tak, on, on stwierdził, że, że to jest potrzebne po to, żeby, żeby dokapitalizować klub. Zresztą Taka była też intencja prezesa Filipiaka. Mówił o tym nawet na początku roku, że najpierw Komarch kupi akcje, a potem jeszcze je dokapitalizuje klub wysokością bodajże 25 milionów złotych. No i to dzisiaj też potwierdzał wiceprezes Komarchu, mówiąc, że no to jest właśnie potrzebne posiadanie tego prawie 100% pakietu po to, żeby, żeby klub dokapitalizować. Padły też y, takie wątpliwości radnych, y, y, którzy mówili niejako głosem kibiców, y, czy nie istnieje obawa, że, y, że klub może zostać przeniesiony na przykład w inne miejsce. No to wiceprezes temu zaprzeczał, że y, no, powołując się tutaj na historię dwudziestoletnią współpracy Komarchu z, z klubem, mówiąc o tym, że, że Komarch włożył w ten klub 200 milionów przez ten czas i że no, nic, nic takiego się nie stanie. nie trochę martwi to, że Miasto pozbywając się tych udziałów, pozbywa się pewnego rodzaju bezpiecznika, który zawsze można było wykorzystać w sytuacji podbramkowej. Powiedzmy, której hipotetycznie no, wypada to zakładać, że taka sytuacja może się kiedyś pojawić. Oczywiście lepiej, żeby nigdy nie trzeba było tego sprawdzać, ale mogłaby być taka sytuacja, w której te udziały miasta mogły nam się, mogłyby nam się przydać. I pewnie w krótkim terminie my w ogóle nie odczujemy. Tej decyzji, jeżeli chodzi o, że rzeczywiście o zarządzanie klubem. Natomiast, rzeczywiście, za parę lat, może za, za 10 czy 15 lat, no to może do nas wrócić. I ta sprawa może do nas wrócić, może nam się odbijać czkawką to, że miasto już nie ma żadnych udziałów w Krakowi. No i jest jeszcze drugi aspekt, o którym się chyba mało mówi. Mianowicie taki, że w tym momencie jakby ula klubów miejskich do zagospodarowania pozostaje otwarta, więc ktoś może przejąć ten tytuł klubu miejskiego. I tak się zastanawiam, kto tego najbardziej potrzebuje. <grymne> <grymne> tak. Myślę, że wiem. Nie widzę kandydata nawet daleko. Chutnik, <grymne> może chutnik. Może <grymne> no albo, albo garbarnia. Yy, dobrze, słuchajcie, to jest zmiana właścicielska. Ona, jak wiemy, była na tapecie jeśli chodzi o, o decyzję prezesa Filipiaka i widać, że ta jego myśl jest wciąż żywa. tak, Jakby Komarch realizuje tą strategię. Natomiast w jakimś sensie teraz będziemy mieli okazję się przekonać, jakie będą następne decyzje, bo ewidentnie cała sytuacja związana z, z funkcjonowaniem Krakowi w strukturach grupy korporacyjnej Komarchu, tak, że tam Pożyczki na funkcjonowanie udzielane były przez różne spółki zależne Komarchu. To zadłużenie Krakowi było na przykład względem IMED-u. Pożyczki udzielał niemiecki Komarch. Więc te przepływy kapitałowe, rozumiem, że z poziomu działu finansowego firmy były zrozumiałe. No dla nas, że my obserwujemy tylko tą szachownicę sportową, albo, albo jeśli chodzi o finanse klubu, Tą szachowicę ekonomiczną, natomiast oczywiście nie wiemy, w co gra duża firma, ogromna firma informatyczna, jaką jest Komarch, i jaką rolę w tej strategii klub odgrywał. No rozumiem, że to się stało, czy właściwie ma się stać, czy pewnie stanie się za chwilę. No, i teraz zobaczymy, jaki będzie następny krok właściciela, bo to jest głównego udziałowca. O, takiego zwrotu używała. Pani Elżbieta Filip, prawda, ten briefing prasowy 6 listopada przed meczem ze Śląskiem Wrocław. Pani Elżbieta powiedziała, że jest pełniącą obowiązki i że będzie tę funkcję sprawowała maksymalnie do 6 lutego. Tak że regulacje prawne nie pozwalają jej tego stanowiska piastować dłużej i że będą trwały poszukiwania. Użyła określenia, Jacku, pamiętasz, profesjonalnego prezesa tak, czy jakiegoś. Tak, profesjonalnego prezesa. Natomiast no, ona to mówiła w kontekście tego, że nie może łączyć funkcji prezesa i przewodniczącej rady nadzorczej klubu. Gdyby na przykład zrezygnowała z tej funkcji przewodniczącej, mogłaby być prezesem. Mhm. No Wejście miała bardzo dobre. Tak, bardzo a... konkretne. Ale zmierzam do tego, że tam ona podkreślała mhm. taką jakby. Wyczuwało się pewną dystynkcję, kiedy tak. było zadane pytanie, mówiła, to jest decyzja głównego udziałowca, tak, główny, czyli w domyśle ja. komarchu. Tam. A więc nie moja, tak jakby mówiła trochę, prawda? Czyli albo y nie tylko moja. Mówiła o tym, że będzie się zwracać do tego udziałowca o, o wsparcie, wsparcie klubu w kontekście na przykład y zimowych transferów, które, które klub czekają. Y natomiast no, teraz będzie mogła mówić praktycznie o nie głównym, tylko jedynym y udziałowcu, no bo, no bo 99,75 no to praktycznie oznacza jednego uh -huh. tutaj. Jednego udziałowca. Ale wracając do, do pani prezes, ona się spotkała z bardzo przychylnym, przychylnym przyjęciem przez fanów. Z racji tego, że no, zaczęła od konkretów i, i, i od kilku decyzji, które, które były pożądane tutaj przez środowisko kibiców. Typu na przykład przy, obiecała przywrócenie drużyny rezerw, która od przyszłych rozgrywek ma, ma być znowu w rozgrywkach no, uczestniczyć. Najprawdopodobniej będzie to czwarta liga. No, kończyła rozgrywki w trzeciej, ale, ale, ale Małopolski Związek może, może, że tak powiem, skorzystać ze swoich uprawnień i, i dopuścić tę drużynę do rozgrywek czwartej ligi maksymalnie, jeśli chodzi o wysokość tutaj szczebla. Pan powiedział mało tego, że zapowiedziała przywrócenie rezerw, ale wręcz w zasadzie powiedziała. Powiedziała wprost o tym, że to I była obrażą... błędna decyzja. Tak, tak, tak. tak że tak, ona tak. po jednym spotkaniu z tymi chłopakami, po przeanalizowaniu całej sytuacji, stwierdziła, że to była błędna mm -hmm. decyzja. I to mm -hmm. też było dość zaskakujące. Że... No zresztą nie jedyna, bo, bo mówiła też w ten sam sposób o, o dziale skautingu, który chce mm -hmm. wreszcie roz, no właściwie stworzyć, bo w Krakowie nie było takiego działu. No, i z takich jeszcze ostatnich decyzji, no to jest powołanie koordynatora szkolenia bramkarzy, którym został Maciej Palczewski, dobrze znany kibicom jako trener bramkarzy pierwszej drużyny przez, przez 5 lat. No, i to się już stało. No i kolejne, kolejne ruchy są, są, są oczekiwane. Trudno, trudno nie oprzeć się wrażeniu, że można powiedzieć, wraz z pojawieniem się pani Elżbiety. Pojawiła się decyzyjność, czyli nie, nie było takiego stanu zawieszenia, oczekiwania, jaki pojawił się w związku z, no, z nieobecnością Janusza Filipiaka. Jak, jak wiecie, a, jeszcze jest jedna decyzja dość istotna wtedy ogłoszona, prawda? czyli decyzja o tym, że zarząd, który wcześniej był trzyosobowy, Janusz Filipiak, Jakub Tabisz, Zawieszony, ale będący członkiem zarządu i Stefan Majewski jako drugi wiceprezes. I jeszcze w momencie, kiedy Jakub Tabisz został zawieszony, mówiło się o tym, że w klubie funkcjonuje dwóch prokurentów czyli osoby takie jakby będące, pełniące obowiązki członka zarządu. Ja sprawdzałem w KRS-ie tam są wpisane trzy osoby natomiast sam KRS, mimo tego, że z dnia dzisiejszego z 22 listopada. Tam y, są wpisane trzy osoby jako prokurenci, ale wciąż jeszcze nie ma zmian polegających na wykreśleniu Jakuba Tabisza jako członka zarządu, ponieważ pani Elżbieta, pytana o to, y, powiedziała, że, że Jakub Tabisz uprzedził y, klub w decyzji, czyli rozumiem, że złożył dymisję, tak? tak. Wycofał się. Więc... Wycofał się, bo. Zostałby tak czy inaczej pozbawiony stanowiska. Tak, czyli, czyli w tym momencie mamy panią Elżbietę, yy, pana Stefana i, i dwójkę, albo według KRS-u trzech prokurentów ze strony komarchu. Może warto wymienić te nazwiska, bo to się rzadko, takie rzeczy rzadko się wymienia, ale według KRS-u jest to pani Iwona Szeliga, pan Łukasz Orłowski i pan Konrad Tarański. I mamy tutaj zbieżność. Zbieżność nazwisk nieprzypadkową, prawda? Czyli mamy wice, mamy członka zarządu Komarchu, także jako prokurenta w strukturach MKS Krakowia, sportowa spółka akcyjna. Decyzyjność, coś się dzieje, natomiast może chyba czas zerknąć na, na tabelę i, i powiedzieć, co się właściwie dzieje, jeśli chodzi o tą piłkarską stronę. Panowie, po 15 kolejkach jesteśmy, miejsce nad strefą spadkową. Jaka jest wasza... Ocena sytuacji, co się dzieje i, i, i co się może jeszcze wydarzyć. Jeszcze jest pięć spotkań ligowych do końca tego roku. Dzieje się, dzieje się bardzo źle, ale chyba dla, dla ludzi śledzących to, co się, co się działo w zeszłym sezonie, co się działo przede wszystkim w wakacje, czyli przed sezonem, a co się właściwie nie, nie działo, no nie jest to zaskoczeniem. A nie działo się przede wszystkim to, że Krakowie nie dokonała transferów. No i to musiało znaleźć odbicie w wynikach. Ten początek sezonu był nadspodziewanie dobry. Pierwsze cztery mecze, osiem punktów. Natomiast później, no później po prostu ta szczupłość kadry wyszła, wyszła że tak powiem, na jaw. No, tak samo doszły kontuzje czołowych, czołowych zawodników, do kontuzji, które już były, czyli Matiasa Heborasmusena, który zaczął, zaczął przygotowania z zespołem w czerwcu, no, okazało się, że, że to jest, jeszcze nie jest ten czas. I on jest cały czas, że tak powiem, pokiereszowany. Doszła kontuzja Kakabadze, Jaroszyńskiego no i ta kadra się momentalnie. Kamila Glika. Kamila Glika, to później, no bo jeszcze zanim w ogóle w ogóle Glik przyszedł. No to, no to, to ja mówię o sytuacji tutaj takiej. Właściwie jak... nie, nie, nie mieliśmy okazji jeszcze w, w sensie pocieszyć się tą medialną wrzawą, jaka wokół tak. transferu. Znaczy na razie widać, że to tak. medialnie bardzo dobry strzał, natomiast sportowo kompletnie nie broni się na razie ten, ten transfer, bo mecze z udziałem Kamila Glika pokazały, że ta obrona się kompletnie rozregulowała. Były dramatyczne wyniki z, z Pogonią Szczecin, z, z Jagiellonią Białystok. No, ale chodzi o to, że, no, że źle, źle się dzieje i niestety można to było przewidzieć może nie aż w tym stopniu, że, że to będzie ostatnie bezpieczne miejsce. No, mi się wydawało, że to może być jakiś tam środek tabeli, mimo wszystko, ale no, z Krakowia się znalazła w bardzo, w bardzo niekorzystnym położeniu i. Myślę, że no niewiele jest przesłanek na to, że przed zimą się, się to mocno poprawi. Tu, zważywszy na terminarz, jaki, jaki Krakowie czeka jeszcze w tym roku. No właśnie, Paweł, bo, się bo wypuścimy podcast w Eter przed meczem wyjazdowym z Rakowem Częstechowa, a potem mamy ligowe starcie u siebie z ruchem, u siebie ze Stalą Mielec, wyjazd na Legię i. Legia u siebie pewnie tej zamianki, o której pani Elżbieta wspominała, nie będzie, ale to nie ma znaczenia. Tej zamianki nie będzie, natomiast jest, jeszcze jeden fakt się pojawił. Legia chce jeszcze to nie jest oficjalna informacja, ale po portale legijne piszą o tym, że Legia chce ten mecz z drugiej kolejki, ten przełożony właśnie na 20 grudnia, przełożyć na wiosnę. W ogóle. Aha, w ogóle, w więc może by to było korzystne również dla Krakowi. No jest, jest to jakaś opcja. Natomiast ja bym jeszcze wrócił do tej decyzyjności, o której y, wspominaliście. Myślę, że ta decyzyjność, którą pani, pani Elżbieta pokazała w pierwszych tygodniach y, sprawowania tej funkcji, może spowodować, że kibice Krakowi nie będą chcieli, żeby y, zakończyła swoją przygodę z tą funkcją. To tak pół żartem, pół serio. Natomiast paradoksalnie, m, o ile wydawało nam się, że właśnie cała ta sytuacja związana ze zdrowiem profesora Filipiaka może doprowadzić do, do braku decyzyjności w kontekście zimowych transferów, to może się, jednak, m, może się jednak okazać, że być dokładnie odwrotnie. Bo mam wrażenie, że m, m, sytuacja, którą mamy w tym momencie, wytwarza możliwość do działania w klubie w obrębie... M, tej organizacji, która do tej pory była taka zrodowa ciała, tak to nazwijmy. I Stefan Majewski jak najbardziej z tej możliwości korzysta. Wydaje mi się, że wszędzie tam, gdzie tylko ma taką możliwość. No. Natomiast co do samego aspektu sportowego, no to, no to ja tutaj zgadzam się z Jackiem. No nie jestem specjalnie optymistą, jeżeli chodzi o te kolejne mecze jesieni. I zgadzam się, że można to było przewidzieć. Natomiast. Myślę, że nie można wszystkiego zwalać na karp, zrzucać na karp wąskiej kadry, kontuzji, bo oczywiście wiedzieliśmy, że ta kadra jest zbyt wąska, żeby walczyć o te cele, o których była mowa, czyli gdzieś tam jakieś top 5, bo takie przecież takie pojawiały się cele dla drużyny na ten sezon. Znaczy, to to no, chyba tradycyjnie... Nie, to... Paweł, mówisz chyba o tym, co ja mówiłem, bo to jak zwykle ja, ja się rozpędzałem w, w oczekiwaniach, natomiast no, trzeba jasno powiedzieć, że Jacek Zieliński jako myślę, że w dyplomacji miałby szansę zrobić karierę. Tak, tak, jako dyplomata bardzo unikał jakichkolwiek takich deklaracji. Była mowa o ewentualnie mówię, miejscu no, lepszym niż w poprzednim sezonie. Czyli lepszym, czyli lepszym niż, niż siódme. Jeżeli lepsze niż w poprzednim sezonie, no to lepsze niż siódme. No to, to, I to jest szóste tak, co najmniej. No to, no. no to trzeba się bić o te miejsca mm -hmm. jeszcze wyższe. tak? To y, Wiadomo, natomiast y, nie uważam, żeby kadra tego zespołu i jednocześnie no jednak pewien było nie było komfort, który ma Jacek Zieliński pracując przez dwa lata z zespołem. Jeżeli popatrzymy teraz na kadrę pierwszej drużyny, no to tam jest ośmiu, czy siedmiu czy ośmiu zawodników sprowadzonych przez trenera Zielińskiego. Tam są reprezentanci krajów. Już nie mówię o młodzieżowcach, ale nawet jeżeli policzymy reprezentantów bądź też zawodników, którzy gdzieś tam są w, szerokie, w szerokiej kadrze swoich krajów, no to jest sześciu, siedmiu zawodników. Więc tu nie mówimy o sytuacji warty Poznań, która z 16 zawodnikami ma zrobić piąte miejsce w Lidze i je robi. No, natomiast myślę, że 15 miejsce w 18-zespołowej ekstraklasie to jest jednak poniżej możliwości tego zespołu. I poniżej przede wszystkim tego, co my gramy, bo myślę, że to jest największy problem. Krakowi, i, i też to najbardziej dotkwiera kibicom, że my nie możemy powiedzieć, że Krakowie ma własny styl. Bo gdybym was, za, gdyby was zapytał, jak opisalibyście styl gry Krakowi, no to. Znaczy, ja nie wiem, co się stało z obroną Krakowi. to Znaczy, znaczy <laughs> no, no, zmieniliśmy no... grę w ogóle z trójką obrońców na czwórkę. No teraz, z powrotem. Ale, a, tak? tak, ale to jest dopiero od kilku meczów. Natomiast ja mówię w kontekście całego sezonu, patrząc na wiosnę, chociażby ta obrona była bardzo solidna. To była druga obrona. W pewnym momencie po, po rakowie często no, y, Zaczęła też ta obrona dobrze funkcjonować w tym sezonie, i nagle po przyjściu glika wydawałoby się ona, że stanie się jeszcze bardziej y, solidna. No, nastąpiło całkowicie odwrotny p, proces ona się znaczy... całkowicie rozregulowała. No i nie może wrócić do tej swojej, y, do tej swojej dobrej formy z, z wiosny. No, rzeczywiście nastąpił, nastąpiła zmiana systemu na czwórkę. Yy, troszeczkę się poprawiło. Krakowia, powiedzmy, traci po jednym golu na mecz, a nie po, po cztery, tak jak, tak jak z Jagielonią. Natomiast yy, no, atak w ogóle nie funkcjonuje. No, przedostatni atak tak klasy. Gorszy yy, Marc Kajuka jest w tym momencie. Tak, Wydawało to, czy... się, że tacy zawodnicy jak Kalman czy Makuch, którzy w zeszłym sezonie grają. Jak no, różnie się to mówi. No. No. Nie, nie. No. Kanał plus uparcie ustalił, że mówią Kalman i mówią Kalman, ale my wiemy, że on się nazywa Czelman. Jesteśmy w medium krakowiackim, więc no. mówmy czelman. Proszę od... cię. Okej, okay, no w każdym razie. Ale fajnie Ta chciałbym dwóch, wymieniać Czelman dwóch... w kontekście Szczelanych bramek. Tak, to, to, tych dwóch a nie w na, tych napastników nazwiska. w zeszłym sezonie zdobyło po 6 goli. To był premierowy dla nich sezon. Wydawało się, że oni co najmniej. Utrzymają ten poziom, jeśli nie zrobią progresu, a tymczasem jest potworny regres, jeśli chodzi o ten dwójkę napastników. Znaczy, ja, ja, słuchajcie, jedna rzecz, a propos ostatni mecz, no, który przed przerwą na reprezentację graliśmy ze Śląskiem, on był w, w jakimś sensie trochę nietypowy z racji tych, y, tej czerwonej kartki, potem drugiej żółtej, ale y, ja to chyba pisałem w Felietonie. Pierwsza połowa, kiedy graliśmy 11 na 11, y, my, my byliśmy lepsi. Od Śląska. Nieznacznie, ale lepsi, tylko że gra się na bramki, a tą bramkę straciliśmy. Stwarzaliśmy... Nasze wszystkie najgroźniejsze sytuacje ze Śląskiem były w pierwszej połowie, kiedy graliśmy 11 na 11. To był ten lob knapa, to był strzał Atanasowa, to był strzał Makucha, taki ostry. W drugiej połowie mieliśmy już tylko trochę nie farta, ale powiedzmy, że trudno oceniać ten mecz pod kątem tego, że, że Śląsk tak naprawdę bronił wyniku i udało mu się to dowieść, ale, ale macie rację, bo na przykład wyjazdowy mecz w Zabrzu, gdzie obie drużyny grały absolutnie tragiczny futbol w pierwszej połowie, no a po przerwie trochę lepiej Zabrze i to wystarczyło, to wystarczyło, żeby nas po prostu pokonać. Ja już nie mówię o tych katastrofach z Pogonią i, i z Jagielonią u siebie, no bo to są, to są rzeczy. Y, rzeczy y, no, trudne do wytłumaczenia. Ja jeszcze tak. tylko jednej rzeczy powiem. Podobno Madejski ma najwięcej obronionych strzałów w lidze. To też pokazuje, że coś tu nie świadczy. gra. Coś mhm. tu nie gra. Mało tego, no jeszcze dołóżmy, że naszym najlepszym strzelcem jest Gica. Tak, środkowy obrońca czy też lewy obrońca. Tak, średnia ocen Kamila Glika no, no nie najlepsza, prawda? To jest, to jest też mhm. taka rzecz. No, ale Generalnie też trzeba tutaj zwrócić uwagę na no, słabszą formę młodzieżowców. jednak. No, Michał Rakoczy to jest cień zawodnika z tych swoich najlepszych występów. No, ewidentnie jest pod formą w bardzo słabej dyspozycji. Znajduje się Rakoczy. Widać, widać że, 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 że Raki chce, ale nie szarpie, może. Ale, ale braku tej jakoś brak tak. dynamiki. Jakub Myszor po kontuzji to nie jest ten sam Myszor, co, co ze, ze swoich najlepszych meczów. Kasper no Śmiglewski. Dobra, no bardzo, do... bardzo utalentowany. Bardzo lubię tego chłopaka, nie ukrywam. Bardzo utalentowany. Fajnie, fajnie wchodzi do zespołu jako zmiennik. On Krakowi zapewnił awans do kolejnej rundy Pucharu Polskiej. Właśnie nat o tym chciałem natomiast, powiedzieć. Natomiast jeśli on od, od pierwszej minuty ma brać na swoje barki odpowiedzialność, to widać, że tego jeszcze nie, nie dźwiga po prostu. On jest fajnym jako joker. tak. tak, tak na ale ostatnie właśnie 30, żarty... Jeszcze powiem o tych drugich rozgrywkach, bo o tym też musimy mhm. powiedzieć. No więc musimy o Pucharze Polski powiedzieć. Wyjazdowe zwycięstwo z górnikiem Łęczna. No trzeba powiedzieć, to był absolutnie kuriozalny występ bramkarza drużyny z Łęcznej. Aż się żal robiło tego nie chłopaka. Był to, nie był to były zawodnik krakowi Gostomski, tylko jego zmiennik. Tak, tak, ale żal było tego chłopaka. Po prostu on. Podarował Krakowi zwycięstwo. Tak, on, on właściwie wszystkie, chyba trzy z czterech bramek to absolutnie. Jeden do jeden błędy bramkarza. No ale powiedzmy, jesteśmy w następnej rundzie. Potem Kacper Śmigleski z Lubinem nam się w tym sezonie wiedzie. Szkoda, że już zagraliśmy chyba wszystko, co mogliśmy z nimi, bo wygraliśmy w lidze, wygraliśmy w tak. pucharze. No i, i powiem tak, jeśli chodzi o losowanie Pucharu Polski, no generalnie katastrofa, bo nie chodzi mi o to, że wylosowaliśmy Raków, bo ja uważam, że granie z Rakowem nie jest problemem, tylko szkoda, że wylosowaliśmy mecz na wyjeździe. W, w Pucharze Polski warto byłoby zagrać, zagrać ten mecz u siebie, a tak to... No ale to nieszczęśliwe to wie, losowanie, no jedno z najgorszych, bo jednak Raków, no Polski, no, trudno sobie też wyobrazić trudniejszego przeciwnika na tym etapie. Prawda? Więc tu nie dość, że jeszcze wyjazd, no, to z, taki, z takim rywalem, więc no, tu nie wróżę sezonie, tu Krakowi. Y, w tym nie sezonie nie gra przy kałuży, no nie jest naszym atutem no, nie w lidze jest, przynajmniej, jest, więc może jest. to też... jedno zwycięstwo, zaledwie w lidze jedno w Pucharze. No zobaczymy, bo to jest, to jest ten potencjalnie szósty mecz. Zakładamy, że ten mecz z Legią drugi, który jak mówił Jacek, media legijne sugerują, żeby przenieść na, na wiosnę. No, no Legia ma jakąś tam wajchę, jakieś przełożenie na PZPN. Ja myślę, że z naszego punktu widzenia to chyba nie byłaby taka zła decyzja. Dokładnie. E, natomiast e, natomiast na pewno jeszcze się rozstrzygnie sprawa, czy my gramy dalej w pucharze, tak? Bo ten mecz z Rakowem też jest Tutaj w grudniu na początku. 6 grudnia. 6. Tak, tak, niedługo po, po tym najbliższym meczu, czy 10 dni bodajże, prawda? Dzieli te mecze ligowy i Pucharowy. Ale jest Drakowa. jeszcze jedna ważna rzecz, znaczy dla mnie uważam, że ważna, o której nie wspomnieliśmy w kontekście tych rozważań na temat obrony i ataku. Dlaczego obrona już nie jest taka fajna, jak była jeszcze nie tak dawno, i dlaczego atak no, po prostu nie strzela. Nie strzela bramek, bo nasi trzej napastnicy tak naprawdę w lidze strzeli jedną bramkę więcej niż jeden obrońca. No więc yy, ostatnio chyba dzisiaj albo wczoraj rozmawiałem z Tomkiem Siemieńcem i, i on tam zwrócił uwagę, że mm, jeżeli napastnicy nie dostają podań, a moim zdaniem nie dostają tych podań, no to nie za bardzo mają z czego, z czego te bramki strzelać. Ja się zgadzam oczywiście, może. Makuch i Chalman można było mieć pretensje o to, że niekolwiek że też wejdę ci w słowo, woli prawdy, oni strzelili cztery bramki, bo po, po, po strzelili. Tak. Cztery. Makuch i tak, i Tak, Mówię, i powiedziałem cztery, tak. no jeszcze Aha, można okay. się dołożyć, bo też coś tam gra, a... no tak tak tak, <laughs> tak, 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 tak. Ale chodzi mi o to, że Chodzi mi o to, że po prostu nie dostają tych, tych fajnych dograń. No bo nawet jak popatrzymy na ten ostatni mecz i na, na strzał Makucha z tej drugiej połowy, no to to był taki strzał. no strzelał, bo on dostał piłkę i był na wprost bramki. Ale to Ale jednak trochę sytuacji w, w pierwszych meczach Chalman i, i, i Makuch zepsuły, tak, Ale zepsuli, chciałem zepsuli. właśnie do tego nawiązać do tych pierwszych meczów, bo w pierwszych meczach Exposito ze Śląska też był nieskuteczny i też ma nowa mhm. sytuację, Ale on tych mhm. sytuacji ma tyle, bo mu po prostu te piłki. Zagrywa, czy to Sam jest tarar, czy ktokolwiek inny, dostarcza mu takie piłki, że no, grzechem by było ich nie wykorzystywać w końcu. Tak czy inaczej. No i chłop ma 11 bramek nastrzelanych. A u nas Maku główkuje ze wszystkiego, co mu leci na głowę, i strzela z każdej pozycji. No, dwie bramki, tak. Yy, następna rzecz, dla mnie najbardziej katastrofalna zmiana, to jest. Yy, to jest tak naprawdę ustawienie na boisku, bo jak popatrzycie na te bramki, które my tracimy, no to ja nie wiem, jak my możemy tracić bramki, mając na przykład siedmiu obrońców w polu karnym i mimo to dwóch zawodników rywala jest w stanie sobie piłkę przyjąć i uderzyć czysto, bez żadnego bloku. To, to jest to, co naprawdę można by tak analizować, bramka po bramce. Nie mamy na to tutaj czasu, ani tak naprawdę technikaliów, bo. Bo... Fajnie byłoby to pokazać, Oczywiście, rozrysować no, na grafach. Super by było, naprawdę, bo ja tak po meczu podchodziłem do tego telewizora i, i patrzyłem i liczyłem ilu zawodników, jaką mamy przewagę w danej sytuacji i co tam się dzieje. Ustawienie, nasze ustawienie taktyczne, jeżeli chodzi o fazę obronną, jest koszmarne i to myślę, że nie jest wina tylko Kamila Glika, tylko po prostu coś się popsuło jeżeli chodzi o, o taktykę tego zespołu gdzie ci zawodnicy nie są w stanie nie wiem zaimplementować tego co ten Zieliński sobie wymyślił i to się nie dzieje raz to jest po prostu powtarzalne te bramki które my tracimy tracimy w bardzo konkretnych sytuacjach gdzie my jesteśmy źle ustawieni no słuchajcie będzie okazja zobaczyć jak nasza drużyna się prezentuje na tle Rakowa który jeśli chodzi o organizację gry i system jaki prezentuje, no z pewnością w tej chwili w naszej lidze to jest absolutnie czołówka. To jak ostatni nasz mecz z Rakowem się skończył, pewnie pamiętacie, było chyba 4-1, tak, na wyjeździe. No bardzo jestem ciekaw, chociaż oczywiście pełen niepokoju, ale z drugiej strony jest to mecz tylko o trzy punkty, no, w jakimś sensie mentalnie Pogodziłem się z myślą, że nie gramy o mistrza w tym sezonie. Czyli dla Krakowi najważniejszymi meczami będą te dwa no właśnie, u siebie? Właśnie z, z, ruchem. z ruchem i stalą mielec. Nagle się okazuje, że, że, że obserwowanie tego, co za nami, i być może będzie nasza sytuacja nie będzie aż tak zła słabością rywali, prawda? A. Tak, tak. No, ale o to, ale że... nie można tylko na to liczyć. No, to jest tutaj nie zaczynamy jest... w ten sposób myśleć, tak, bo tak. zawodniczy też zaczną w ten sposób myśleć. Chociaż tak naprawdę ta stal mielec to jest bardzo nieobliczalny zespół i, no tak. i nie możemy tutaj absolutnie dopisywać punktów. Bo Stal pokazała chociażby na Legii świetny futbol i pewną, pewne zwycięstwo, więc ona wcale nie będzie łatwiejszym rywalem niż Legia. Natomiast no tak, się, tak się utarło, że rzeczywiście Krakowie... Myślę, że Stal będzie łatwiejszym rywalem niż Legia. Natomiast oczywiście to nie oznacza, że wynik będzie lepszy, ale. Chyba będzie jednak łatwiejszym. No, nie wiem. Paradoksalnie zobaczymy. dla nas to nie jest. Po, taka... wiesz, Legia po maratonie Pucharowym w końcu grudnia to, 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 to nie, też nie spodziewałbym się, nie wiadomo czego po tym zespole. Akurat trzy dni chyba po, po ich wizycie, w Al, znaczy po meczu z Alkmar, który mają. Także no, zobaczymy. zobaczymy. Słuchajcie, warto też może coś wspomnieć o tym, co dzieje się na lodowisku Jacku. No my, my śledzimy to, co. Podobieczni Rudolfa Rochaczka wyczyniają. Tak, wyczyniają. <gry> Jak ta drużyna się zgrywa, tak? Trener mówi, że każdy kolejny mecz no i tych meczów już jest za nami 19. Ostatnio nie wiem o co chodzi z Sosnowcem, ale sytuacja, w której my prowadzimy, po czym w jakichś bardzo dziwnych okolicznościach przegrywamy mecze z Sosnowcem, powtarzają się przez lata. Nie wiem. No, prowadziliśmy 4-2, przegraliśmy 5-4. Wcześniej seria trzech zwycięstw. Jeszcze wcześniej seria czterech porażek. Potem cztery zwycięstwa. No, gramy absolutnie w kratkę. Jesteśmy na szóstym miejscu. To ciągle może być gdzieś blisko miejsca czwartego nawet, bo tam dosłownie kilka punktów różnicy. Tam jest duży ścisk. Jacku, ale jak, jak, ty, jak ty patrzysz to, na tą naszą znaczy, hokejową drużynę? Ja nie byłem optymistą przed sezonem i dla mnie ta forma i te wyniki Krakowi nie są zaskoczeniem. Nawet się spodziewałem, że może być trochę gorzej, patrząc na to, jak zmieniła się ta kadra, jak, jak właściwie odeszli jakościowi zawodnicy, a o tych nowych niewiele, wiedzieli, niewiele wiedzieliśmy i no oni tutaj nie rzucają na kolana, może poza kilkoma wyjątkami. No Krakowia to jest w tym momencie zespół, który, który jest w stanie wygrać z kilkoma zespołami, natomiast tym topem ligowym typu Tychy, typu typu Unia, chociaż akurat, no, akurat jedno zwycięstwo. Wymienianie topu trzeba zacząć od Katowic. No, Katowice, tych Unia. Oczywiście. Grają absolutnie... Nie jest, nie jest w stanie, chociaż z Unią się akurat udało jeden mecz wygrać. Znaczy, Natomiast... To jest w ogóle niesamowita historia, ponieważ wygraliśmy w Oświęcimiu po raz pierwszy od trzech lat. Tak. Kiedy mieliśmy najsłabszą drużynę. Tak. Po czym przegraliśmy u siebie... W rozmiarach, których też dawno nie pamiętamy, bo 1,77 na Siedleckiego tak, naprawdę się rzadko zdarzało. Tak. Więc no, ta drużyna, no, jeśli tak można powiedzieć, w cudzysłowie, spełnia oczekiwania moje. To znaczy, ja się nie spodziewałem, że będzie lepiej. I no, jest to szóste miejsce. Ono, ono, ono za chwilę może się zamienić na siódme, ósme, tak naprawdę. No, myślę, że tutaj tutaj yy, no, topem no poczekaj, dla poczekaj. Krakowi, Może się też zamienić na czwarte, piąte, bo tracimy trzy punkty do Ale energii. Krakowia ma potworne kłopoty z, z tymi mocniejszymi rywalami. No, po prostu. Dl dlatego tu nie będzie serii zwycięstw z mocnymi rywalami. Ja do tego by, Ale w bo... najbliższy piątek... Lu... Gra z Podhalem, bo... które jest... Poleci, poleci <laughs> tak. nasz podcast tuż przed meczem albo w trakcie meczu. Które jest zaskoczeniem My... dla mnie i minus, bo ma kadrę na to, żeby być znacznie wyżej. Jest na razie za Krakowią. Natomiast jak wygra ten mecz, no to... No to, no to, to dojdzie, już, nas, to na dojdzie jeden punkt. Na, nas na jeden punkt i myślę, że no, dlatego mówię, dla Krakowi będzie sukcesem znaczy sukcesem, no po prostu wyznacznikiem możliwości tej drużyny będzie awans do, do playoffu czy to będzie z ósmego miejsca, czy z siódmego no i, no i na tym zakończy rozgrywki nie przejdzie pierwszej rundy playoffu no, no trzeba sobie jasno powiedzieć tu się cud nagle nie stanie Dawniej Krakowia mogła dokupywać w przerwie zimowej, na przełomie grudnia-stycznia, kilku zawodników, teraz jest to ograniczone. Można, Ale wciąż można, można dokupywać. W sumie pięciu zawodników można, można, dokupić, można to dokupić. Tak. Natomiast no, kluczem w hokeju jest bramkarz. Krakowia ma bardzo przeciętnego bramkarza, żeby użyć eufemizmu, i, i po prostu nie ma szans na, na zrobienie wyniku z takim goalkeeperem i, no i, I w tym składzie, więc y, mówię, y, pojedyncze sukcesy są możliwe. Pokonanie troszkę mocniczego rywala, natomiast w, w kontekście całego sezonu no, no niestety nie można się spodziewać. Zresztą trzeba uznać, że jest to sezon przejściowy. No, oby tak. nie było gorzej, oby komarch yy, według. Yy, Według zapewnień pani prezes nie zapomniał o hokeju i, i, i odbudował dawną potęgę. Natomiast no, musimy niestety potraktować ten sezon jako taki okay. przejściowy. Znaczy tego no. sezonu można się było spodziewać właśnie w takiej formie. Jedyna nadzieja, jaką można mieć, to że właśnie w, w sekcji hokeja zostanie zrobiony podobny przegląd jak w przypadku piłki nożnej, że ktoś spróbuje podjąć racjonalne decyzje, kierując się względami sportowymi. Ja tak po cichu liczę, że może ten przejściowy sezon też będzie trochę, trochę materiałem do zastanowienia się nad, yy, nad, budową, nad budową sekcji hokejowej i nad tym, czy my rzeczywiście chcemy budować, yy, powiedziałaś AFO, że można dokupić na playoff. A ja właśnie bym chciał, żeby jednak drużyna na playoff również opierała się w większej mierze na naszych zawodnikach. Ja nie mówię, z dnia na dzień się nie staniemy takim królem jak nie wiem, Tychy czy, czy Jastrzębie, ale żeby to nie było tak, że my przychodzimy, przychodzi playoff i my sobie bierzemy gości, nie wiem, ze Słowacji, z Rosji, z Kanady i tak dalej i robimy nową drużynę. Bo dla mnie zawsze fajne było, że jednak tam byli zawodnicy od nas, tacy z którymi można się było utożsamiać. Ja nie mówię, że, że te sukcesy, które osiągnęliśmy dzięki takiej, takiemu nastawieniu, były niefajne. No ale pytanie, czy my w ten sposób chcemy budować klub? Nie wiem, co o tym myślicie, ale ja mam takie życzenie. Ja to, to, znaczy, to znaczy, jeśli chodzi o taką długofalową strategię budowania klubu, no właśnie o tym. Yy, można, yy, można na różne rzeczy narzekać, ale z pewnością yy, w czasach naszych największych sukcesów. W Krakowi nie było wychowanków. Nie było, Mieliśmy tylko naprawdę dobrych zawodników krajowych, absolutnie z czołówki. A teraz, no, ja to muszę powiedzieć, Mateusz Bezwiński to jest wychowanek Krakowi. On jest zawodnikiem pierwszej drużyny, więc w jakimś sensie my ogrywamy, ogrywamy tych młodych chłopaków. Nie, to są obrońcy. Sebastian Brynkus. Sebastian Brynkus oczywiście zaczynał w Katowicach, ale no to było. Y to było 4 lata temu. Od 4 lat jest w Krakowie. Ale właśnie I dlatego mówię, chowakiem. że to jest. Antek Dziurdzia to jest kolejny wychowany Krakowi, Także ja też Mamy. mamy. Okej, okay. Ale ja właśnie dlatego o tym mówię, że ten sezon przejściowy to jest jakby moment do tego, żeby zrewidować może. Dobrze powiedziałeś o latach na naszych najlepszych sukcesów, a w tym momencie ci chłopacy się pojawiają. Tak? Jest po prostu miejsce. No, ale Krakowia Krakowia Czasami trochę wymuszone, no ale. Krakowia miała zawodników, tylko że oni grają teraz na chwałę, choćby Katowic. Tam jest tak, pięciu zawodników z Krakowa tak. którzy zdobywali tutaj yy, trofea. No Notabene powiem Wam jeszcze taką jedną rzecz. No, jak wiadomo, Tychy to jest nasza zgoda, ale yy, ja też od ludzi z Tychów bardzo często słyszę takie, yy, no może nie zarzuty, ale tak powiedzmy krzywo na to patrzą, że Krakowia właśnie w ten sposób buduje klub na playoffy. Czyli przychodzi, kupujemy. Nie? Znaczy, wierza, odeszła tak. już od tego. Odeszła, ale to się udało raz, a potem się nie udało, więc tak naprawdę z hmm. punktu widzenia tych klubów... Znaczy nie, 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 Paweł, do końca. Poczekaj, nie do końca. Paweł, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Ustalmy pewne fakty. To nie jest tak, że przepisy Polskiego Związku Hokeja na Lodzie były formułowane w taki oto sposób, że Krakowia może... Dokonywać transferów przed do końca okienka transferowego, które było do końca stycznia, a pozostałe kluby nie mogą. Pamiętaj o tym, że podaż zawodników na rynku w styczniu jest bardzo, bym powiedział, specyficzna. To raczej nie będą świetni zawodnicy, których nikt się nie chciał pozbyć. To będą ludzie, którzy. Mają jakieś ukryte wady. To jest trochę tak jak kupowanie samochodu na placu. I, i trafienie w wybitnego hokeisty, który okaże się nie mieć problemów, nie wiem, z jakimiś uzależnieniami czy z ukrytymi kontuzjami, który na dodatek świetnie się wkomponuje w drużynę i będzie gotowy do gry, bo to jest jeszcze ważna rzecz. Można mieć bardzo utalentowanego chłopaka po kontuzji, ale zanim ty go doprowadzisz do jakiejś fizyczności, no to, to jesteś już poza grą, więc powiedziałbym tak. Oczywiście ja, ja znam tą narrację, no bo przecież wiesz dobrze, obserwujemy z Jackiem zresztą te mecze hokejowe od lat, więc z, z chłopakami z różnych miast się często spotykamy, więc ja znam tą narrację o tym, że że Krakowia... Tylko że to się zmieniło w tym sensie, że w tej chwili zmieniono no, co, przepis, co, zmieniono co... przepisy. Tak, ale ja powiem, tak. tak, no dobrze, ale czy ktoś się czepia Katowic? Nie, Przecież nie, nie, jak jest nie, nie. zbudowana drużyna Katowic w tej chwili. Absolutny hege Hegemon ligi, to trzeba Oczywiście, sobie jasno że tak, powiedzieć, ale to tylko ja że mówię, na jakiejś, słuchaj, na jakiejś to nie może zaczepiania się. Uh -huh, nie? Tylko że to, na jakiejś tutaj... podstawie zmieniono też przepisy. Nie? Tak. To nie odpowiadało wszystkim, dlatego zmieniono, że można trzech i dwóch, prawda? Zatem, słuchaj, powiedziałeś, e, że, zmienić. powiedziałeś, że to się raz udało, a ja powiem ci w takim razie, dołożę jeszcze jeden kamyczek. Nie no, może 2-3 ja, no. ja pamiętam sobie. Ale więcej kiedy to się nie udało. Ale ja pamiętam że to, to się nie udało częściej niż się udało. Uh -huh, uh -huh. Pamiętam, ale jest, ja pamiętam, jest... pamiętam pierwsze spotkanie. To było chyba jedno z pierwszych spotkań na temat wejścia komarchu do sekcji hokejowej jeszcze w baraczkach. I było rozważanie na temat którego szkoleniowca zatrudnić i tak dalej. Jak, roz, jak jakby finanse na sezon rozłożyć? No, i było powiedziane, że no to tyle i tyle kosztuje. I wtedy, no chyba mogę to powiedzieć, to było 20 lat temu. I wtedy prezes ziemba mówi: Ale, panie profesorze, ale my ich możemy kupić na playoffy. I tak. ja, ja to scenę widzę jak dziś. I mam takie wrażenie, że profesor Filipiak bardzo ten pomysł podchwycił, wziął sobie do serca. I ja... Możemy dyskutować, ile razy to się udało, ile razy się nie udało, ale ja jednak twierdzę, że to było bardzo kultywowane w Krakowie, dopóki się dało. Mhm. Ja wymieniłeś, się cieszę, Czy ty wymieniłeś przed chwilą nazwisko ja ojca cieszę, tej koncepcji? Ja się cieszę, ja się cieszę, że, że te przepisy się trochę pozmieniały i po prostu cieszę się, widząc, bo to nie jest tak, że my nie mieliśmy juniorów. Tak? To nie jest tak, że nie ma młodych chłopaków, którzy ganiają no, po tym lodowisku. No w zeszłym sezonie juniorzy Krakowi zostali wicemistrzami Dokładnie. Polski. W, w ostatnim sezonie zajęli czwarte miejsce. No, to nie Dokładnie. jest tak, że, że, że nie ma ja sukcesu. Nie uważam, że to jest jakiś powód do załamywania rąk, że my jesteśmy na tym szóstym miejscu i że nie będziemy się bić o mistrza. Jeżeli to będzie przyczynek do tego, żeby grało tam więcej chłopaków z Krakowa, z Małopolski. Ale, ale trzeba sobie jasno powiedzieć, yy, ja tutaj Absolutnie polegam na doświadczeniu i, i refleksji Rudolfa Rochaczka, który był pytany o, o tą słabość. On powiedział, że problem po prostu polega na tym, że poziom rozgrywek hokejowych juniorskich w Polsce jest zbyt niski, tych meczów jest za mało i jeśli jest chłopak młody, 14, 15, 16-letni, to żeby mógł się rozwijać, skoro polski hokej nie stwarza mu takich możliwości... To czym prędzej się wybierajcie. Do Betlejem pospieszajcie i to Betlejem się znajduje tuż za granicą, bo wystarczy grać w juniorskich grupach w Czechach i, i, i ci chłopcy idą mega do przodu. Dopóki. Znaczy wiecie, no żeby strukturalnie dofinansować rozgrywki hokejowe, hokeja młodzieżowego, trzeba naprawdę chyba trochę więcej pieniędzy w sporcie, który. Nie jest aż tak bardzo medialny, więc nie wiem, czy to się uda zrobić, ale, ale to, to się z tego bierze, że, te, że ci młodzi chłopcy, jeżeli ich próbujesz wrzucić do seniorskiego hokeja, no, oni potem dostają takie, taką młódzkę na bandach od, od tych seniorów. No, że... trener, trener zwraca uwagę na, przede wszystkim na brak ligi, regularnej ligi juniorskiej w Polsce i to jest no, na tak, pewno jest prawda. No, szkoda, że tak się tak. dzieje w. w, 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 w rocznicę, właściwie stulecia, stulecia sekcji, że to jest taki słaby sezon akurat na stulecie Krakowi, Natomiast można powiedzieć, że w przyszłym roku, w listopadzie, trener Rochaczek będzie obchodził dwudziestolecie pracy z zespołem i może wtedy to właśnie... To jest lepsza okazja. Może wtedy właśnie to zostaną znaczy, stworzone warunki, żeby on mógł powalczyć o nasz ja tak, tytuł. Ja, ja powiem tak, pamiętacie spotkanie z panią prezes, pani Elżbieta, powiedziała o tym, że jeszcze się nie miała okazji spotkać z trenerem Rochaczkiem, ale w Sformułowała tą wypowiedź w taki sposób, który sugerował, że jednak takie spotkanie będzie i pewnie trener powie, co można, czym, w jaki sposób można pomóc. Pewnie nie wyciągnie ręki po miliony, tylko pewnie wskaże jakieś obszary, w których można ulepszyć pracę. No i zobaczymy, jakie, jaka ta, jakie efekty ta praca przyniesie. No jest jeszcze przed nami grudzień, jest styczeń, do połowy lutego się skończy sezon. No i zobaczymy. Jaka, jaka ta drużyna Krakowi do tego playoffu przystąpi? No Jacek, ja cię, ja słyszałem tą twoją straszną wróżbę. No może tak będzie, no, no, może, no może tak nie będzie. Nie chciałbym jej wypowiadać, no ale takie są realia, niestety. No. Zobaczymy, jak będzie. Natomiast o jeszcze jednej rzeczy, jeśli chodzi o hokej, musimy powiedzieć. 8 grudnia na dwa tygodnie lodowisko będzie zamknięte, w tym czasie będzie wymiana band, czyli Krakowia będzie miała te nowoczesne bandy, one są wyższe. Lepiej amortyzują uderzenia i tak dalej. No miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie sprawnie. I, i, I to nasze lodowisko w tym takim wymiarze samej tafli będzie już wyglądało tak, jak pozostałe lodowiska w Polsce. Buliki są namalowane w dobrych miejscach. No dobrze, że się miasto dogadało w tej sprawie. Był przetarg i, no i zrobiono to, bo to był warunek w ogóle dopuszczenia Krakowi, że do końca roku zrobi ten, ten remont, band, wymianę. Bardzo pozytywnie oceniamy pojawienie się pani Elżbiety Filipiak, ale jednak okoliczności, które sprawiły, że ona się pojawiła w klubie, są raczej smutne. No i trzymamy Kciuki I życzymy zdrowia e, Januszowi Filipiakowi. E, omówiliśmy sytuację w sekcji piłkarskiej seniorów, gdzie no, powodów do optymizmu brakuje, no, liczymy, że może wydarzy się coś pozytywnego, ale raczej nie jest dobrze. Sekcja hokejowa tutaj raczej też powodów do zachwytu nie ma, no więc żeby nie kończyć w takich minorowych nastrojach przed, przed y, 5 grudnia, czyli tym szczególnym. Dla mnie dniem, czyli rocznicą ostatniego Mistrzostwa Polski Krakowi w roku 1948, to może powiedzmy o tych naszych młodzieżowych nadziejach, bo w ciągu dwóch tygodni trzy grupy juniorskie, do lat 15, 17 i 19, rozgrywały mecze derbowe, tak się terminarz ułożył. No i, i tu chyba możemy się pocieszyć trochę, panowie, jak to z waszej perspektywy wygląda. No tak, najbardziej efektowne zwycięstwo odniosła ta najstarsza grupa trenera Ankowskiego, 5 do 0. Ten mecz wyglądał tak, że był wyrównany powiedzmy do, do końca pierwszej połowy, kiedy to Krakowie objęła prowadzenie po rzucie karnym i w drugiej połowie to była już totalna dominacja Krakowi z racji też tego, że grała w przewadze jednego zawodnika. To na pewno cieszy, że, że trener Ankowski po, po, poskładał ten zespół, bo on przechodził różne koleje losu jesienią. Też po, po udanym pierwszym meczu nastąpiła potem seria spotkań bez zwycięstwa. Ten zespół się podniósł, doznał, doznał bardzo bolesnej porażki z Legią na wyjeździe 2-7, do jeśli dobrze, dobrze pamiętam. No i potem znowu się pozbierał i, i, i notuje, notuje serię zwycięstw. Jest, jest w środku tabeli, a w pewnym momencie nie wyglądało to tak dobrze. Na pewno bardzo ciekawym chłopakiem, który tam gra regularnie, jest Szymon Doba, środkowy napastnik, troszkę podobny do Kaspera Śmiglewskiego, który przeszedł też podobną drogę. Został wytransferowany, wytransferowany z Polonii Warszawa, podobnie jak, jak Śmiglewski. Bardzo, bardzo ciekawy chłopak. Z pewnością bardzo ciekawym chłopakiem jest też Filip Bruzga, który miał grać na Mistrzostwach Świata. Do lat 17 niestety przez własną głupotę nie zagrał. Został, został że tak powiem, wyrzucony z, z reprezentacji za, za udział w. Wraz z jeszcze, trzema z, innymi z, z, z jeszcze trzema innymi piłkarzami dwóch z Lecha z LKS-u no za no naruszenie regulaminu, czyli po, powiedzmy wprost za, za picie alkoholu. Tak, no klub go ukarał przesunięciem do niższej drużyny, no bo de facto to był, był zawodnik już pierwszej tak, drużyny. tak, tak. tak. Z, jakby z tego co wiem Filip też będzie pracę społeczną wykonywał na rzecz, akcje, tak, na rzecz szpitala, więc zawodnik został można powiedzieć ukarany, natomiast bardzo. na pewno rzecz, stracił życiową szansę, chociaż w Polsce bardzo słabo poszło w tych mistrzostwach, czy porażki, natomiast no, no tak, stracił ale, też ale przygodę ja, życia. Ale to, ch to chyba warto powiedzieć, tak? bo mówicie, powiedziałeś, o, że Szymon doba z rzutu karnego w 45. Tak, po faulu właśnie na Ruzdze. Tak, potem Wiktor Piekarz na 2-0, znowu Szymon Doba na 3-0, Ruzga na 4-0 i Kacper Dąbrowski w 77-minucie na 5-0. I zdaje się, że tam jeszcze chyba mogło być więcej, prawda? Bo chłopaki nie zdjęli nogi z gazu. No bo wiadomo, że w takim meczu gra się absolutnie do końca i na, na najwyższych obrotach. No i wszyscy się bardzo z tego powodu ucieszyliśmy, ale to, co się stało dwa tygodnie wcześniej, czyli tydzień wcześniej, też było spektakularne, bo juniorzy do lat 17 wygrali 3-1 u siebie, a juniorzy do lat 15 na wyjeździe wygrali 2-0. Także można powiedzieć, podkreślano to, że, że chyba się nie zdarzyło od dawna, żeby Krakowia wygrała wszystkie derby juniorskie. Mhm. No my się cieszymy i, i cieszy nas jeszcze to, że zdaje się, że druga strona też bardzo ciężko to przyjęła. No tak, to jest takie dodatkowe zwieńczenie tego trójmeczu. Znakomicie. <laughs> tak, no bo ym, my to też może pamiętamy, że ten, kto mniej może, ten głośniej krzyczy. Ja mam wrażenie, że Akurat ten krzyk jest dobrym zobrazowaniem niemocy, jaka się pojawia po drugiej stronie błoń. No na pewno takie wyniki w meczach, których. To są jedyne mecze, gdzie, gdzie Wisła może się mierzyć z Krakowią i na pewno bardzo im na tym zależy, żeby się wtedy pokazać. Więc jak dostali taki trójpak, no to musiało zaboleć. A jeżeli chodzi o te wynurzenia prezesa Królewskiego na temat tego, dlaczego ten luzga grał. Po takiej koszmarnej aferze, no to myślę, że niektórzy zawodnicy Wisły, no myślę, że by się nie dochlapali wielu sukcesów w swoich karierach, gdyby po, każdym, po każdej podobnej sytuacji również byli za, zawieszani. Znaczy Jedno jest pewne: to, to jak, jak Filip się zachował, z pewnością dla niego jest, mam nadzieję, największą. No. E, największą porażką I, i, i w jakimś sensie jest jeszcze czas, żeby wyciągnąć pewne wnioski, bo no, ciężko jest zrobić karierę piłkarską, e, chodząc na miasto, prawda? Więc ja myślę, że, że on będzie liczył na to, że, e, że, e, no, że będziemy go mieli okazję oklaskiwać. I wcale nie życzę mu tego, żeby dawał zwycięstwo Krakowi w meczach derbowych, bo tych meczów derbowych jeszcze przez jakiś czas może nie być. Natomiast no, są pojedynki prestiżowe, z, na przykład z mistrzami Polski, z liderami tabeli, w których on może wchodzić na boisko i strzelać gole. Tak jak y, starsi, nieco starsi koledzy, na przykład Kacper Śmiglewski. Muszę Ci powiedzieć, że jak powiedziałeś, że ciężko jest zrobić karierę piłkarską ja chodząc wie. na miasto, to pomyślałem sobie, że w bardzo pięknym świecie <laughs> żyjesz. Znaczy, ale z pewnością jest tą karierę <śmiech> trudniej <śmiech> zrobić niż kiedyś. <laughs> W tej chwili następuje profesjonalizacja sportu. E, nie, w tej a... chwili następuje e, twitteryzacja i tiktokizacja. <laughs> w związku z czym, jak pójdziesz na miasto, to zaraz zostaniesz sfotografowany. <laughs> tak, tak, więc nie da się, nie da się pewnych rzeczy ukryć. E, słuchajcie, możemy dłużo, długo rozmawiać, ale może spróbujemy podjąć sami wewnętrzne postanowienie, że będziemy próbowali to zrobić częściej. No, w tym roku wydaje się, że dobrze by było się spotkać jeszcze przed świętami. przed świętami, żeby podsumować to co, to, co wydarzy się jeszcze w tym, w tym sezonie ligowym. E, ten slocik czasowy może być niewielki, tak między 17 albo 20 a, a 24, ale panowie, próbujemy, prawda? Spróbujmy. I, I oby się okazało, że będziemy mieli dla Was wszystkich znacznie więcej pozytywnych wiadomości niż tylko sukcesy juniorskie i. Może no życzymy zdrowia, panie prezesie. Słuchajcie, 21. podcast. Chyba trzeba zakończyć. Jest ze mną, przypomnę, Jacek Żukowski. Dziękuję bardzo. Paweł Mazur. Dziękuję. No i mówiący te słowa Rafał Nowak. Słuchajcie, Krakowie zawsze, pany, po drodze 5 grudnia pamiętamy i liczymy, że, że nadejdą jeszcze te piękne czasy. Dink.